W BMW Welt, które widzicie za mną, BMW pokazuje nowe modele BMW, nowe modele Mini i tak było aż do 30 września, bo od 30 września całe to miejsce zmieniło się w jedną wielką świątynię BMW M i to tylko na 2 tygodnie. My postanowiliśmy oczywiście tutaj przyjechać, żeby pokazać Wam te wszystkie skarby, które są w środku, bo taka okazja zdarza się tylko raz na 50 lat. Zapraszam do oglądania. Welcome to M-Town. Chodźcie ze mną, pokażę Wam BMW Welt. Taka informacja na temat tego miejsca. Tutaj mamy te nowe modele BMW wystawiane. To miejsce jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc nie tylko w Monachium, ale też w całej Bawarii. Tutaj jest wystawa nowych modeli, ale też nie tylko, bo tutaj też są odbierane nowe modele BMW. Jest też tutaj taki specjalny parking, w którym jest około 300 samochodów i ciekawostką jest to, że w tym parkingu ilość tlenu w powietrzu jest obniżona, tak żeby nie doszło do zapłonu. To miejsce zostało oddane do użytku w 2007 roku. Zobaczcie, co nas wita na wejściu. Najgorętsza tegoroczna nowość, a więc BMW XM, samochód, który zwraca na siebie uwagę. Bardzo dużo gości ogląda właśnie ten model i nie ma im się co dziwić, bo to jest pierwsze BMW M hybrydowe, mamy też dużo złotych akcentów, a także bardzo komfortowe i wyjątkowe wnętrze, ale po więcej informacji, więcej ujęć na temat tego auta odsyłam Was do filmu tego, który jest tutaj na górze, bo już nagraliśmy osobny film, a Wy chodźcie ze mną dalej, bo tutaj mamy kolejne wyjątkowe modele BMW M. Są to modele, które posiadają silnik 4.4 V8 i ten silnik możemy tutaj zobaczyć, wyjęty z samochodu. Zobaczcie, jak duży jest ten silnik. Normalnie nie mamy takiej okazji, no chyba, że jesteśmy właśnie tutaj, czyli w BMW Welt, a tutaj strefa BMW i, czyli tutaj, gdzie mamy te najmocniejsze modele hybrydowe i elektryczne. Tutaj mamy BMW serii 7 właśnie hybrydowe. Pokazywałem Wam już ten model w jednym z naszych odcinków. Tam dalej mamy BMW iX, ten prototyp, który zmienia kolor. Coś, co Wam pokazywałem wcześniej na zdjęciach, teraz możecie zobaczyć to na żywo. My mogliśmy to zobaczyć na żywo. I tutaj BMW iX M60, czyli ta najmocniejsza wersja, ta wersja, która posiada oznaczenia M w tym złotym kolorze. Takie same akcenty jak w BMW XM nowym. I chodźmy dalej, bo tu mamy kolejne mocne modele M5, M8, X4M. I chodźcie ze mną dalej, bo po lewej stronie będziemy mieli teraz wyścigowe modele BMW M, czyli M4 GT3, a także BMW M Hybrid. Ten model też został zaprezentowany niedawno. Zauważcie, że na BMW M Hybrid mamy też logo BMW z lewej i z prawej strony. Jest to oczywiście nawiązanie do poprzednich klasycznych modeli, do BMW M1 i podobnie mamy też takie logotypy na BMW XM. Tam dalej mamy strefę Rolls-Royce'a. Możemy zobaczyć m.in. nowego Fantoma. Tutaj mamy podium, można sobie wejść na podium, podnieść puchar, zrobić sobie zdjęcie. Z tego, co widzieliśmy, dużo ludzi tak robi, nie ma im się co dziwić. A BMW Welt, tak jak Wam wspomniałem, jest odwiedzane przez bardzo wiele osób, które jak mamy taki szczyt w ciągu dnia, zapełniają to miejsce tak, że stąd nie da się zobaczyć tego, co jest tam. Taką przynajmniej dostałem informację. Tu mamy strefę, gdzie można sobie usiąść i posłuchać o różnych ciekawostkach na temat BMW. Tutaj mamy też m.in. ładowarki bezprzewodowe, więc można położyć swój telefon i on się będzie ładował. Ta strefa też wygląda bardzo ciekawie. Można sobie na chwilę odpocząć. Mamy też po drugiej stronie kawiarnię. Tutaj mamy też kilka restauracji, więc można tutaj spokojnie spędzić cały dzień. Tutaj dalej mamy BMW M3, M4, mamy też te nowości, które już Wam pokazywaliśmy, a więc M4 CSL, a także M3 Touring. No i mamy też tutaj silnik, ten 3-litrowy.
A po drugiej stronie mieliśmy wczoraj strefę Driving Experience. Tam też goście BMW Welt mogli pod okiem instruktorów przejechać się na takim torze i sprawdzić, jak działa X-Drive. I to już będzie, powiedzmy, że wszystko tutaj w tej części, ale to nie oznacza końca naszej przygody, bo teraz zabiorę Was na górę. Tam mamy też bardzo ciekawe modele. Mamy trochę modeli, których nigdy nie oglądaliśmy, albo takich, które pokazywałem Wam tylko na zdjęciach, więc zapraszam na górę. Wjechaliśmy na górę, a tu zaskoczenie. Wystawa wygląda inaczej niż wczoraj, ale tak jest BMW Welt. Wystawa się non-stop zmienia. Wczoraj te wyjątkowe auta, które są tutaj po Waszej prawej stronie, stały na środku, ale wczoraj w poniedziałek było święto w Niemczech, więc można było je wystawić tutaj, a dzisiaj mamy wtorek, normalny dzień pracy, więc teraz tymi windami, które macie po lewej stronie, wyjeżdżają samochody, które są wydawane klientom. Ciekawostką jest to, że mamy kilkanaście wind, w tym 11 osobowych. Mamy też jedną windę tylko na tablice rejestracyjne. Mamy też panele fotowoltaiczne na dachu, no ale po Waszej prawej są większe ciekawostki, czyli wyjątkowe modele, prototypy, bardzo ciekawe auta, między innymi BMW serii 7 według projektu Karla Lagerfelda, auto, które Wam pokazywałem na zdjęciach, a tutaj mogłem zobaczyć je na żywo i one robią wrażenia, nawet pomimo tego, że mają ponad 30 lat czy ponad 20 lat, wyglądają świetnie na zewnątrz, w środku widać komfort, luksus w tych autach. Tutaj dalej mamy samochody, które są bardzo ciekawe. Niektóre z nich nie trafiły do produkcji. Mamy m.in. Z3 Roadster z silnikiem V12. Wczoraj była podniesiona maska i widzieliśmy ten silnik z przodu, ogromny. Rozkład masy bardzo ciekawy. Kolejny Roadster. On wywoływał spore zainteresowanie wczoraj, bo wygląda nietypowo, nie do końca się podobał, ale trzeba przyznać, że wygląda bardzo odważnie. BMW M8. Też auto, które rzadko można zobaczyć na żywo. A tutaj proszę. Coś, czego też nie da się zobaczyć, czyli BMW M5 Cabrio. Tak jak Wam wspominałem, wystawa BMW M w BMW Welt jest wyjątkowa. Raz na 50 lat dzieje się coś takiego i można zobaczyć takie auta, które normalnie oglądamy na zdjęciach, jak na przykład prototyp M3 Touring, czyli auto, które nie trafiło do produkcji seryjnej. Nagrywałem dla Was odcinek o BMW M3 Touring i Paweł Wlazło właśnie mówił o tym prototypie. Wrzuciłem Wam wtedy zdjęcia tego auta, a tutaj możemy zobaczyć to auto na żywo i wygląda bardzo dobrze. Dużo osób się zastanawiało, dlaczego nie trafił do produkcji seryjnej. I też się nad tym zastanawiam, bo wygląda naprawdę świetnie. M3 Compact. Dajcie znać w komentarzu, czy takie auto sprzedawałoby się w Polsce. M6 CSL, M3 CSL. I na końcu tej strefy M3 Pickup oraz BMW i7, czyli w pełni elektryczne, a po drugiej stronie mamy BMW M5 CSL, czyli auto, które powstało z okazji 25-lecia BMW M. BMW, jak widzicie, wie, jak świętować swoje rocznice. Kolejne wyjątkowe BMW X4 M. A zaraz za nim, zwróćcie jeszcze uwagę na tablicę rejestracyjną, bo to jest bardzo ciekawy projekt całego auta, łącznie z tą tablicą. No i tutaj na końcu mamy jeszcze BMW i8 Safety Car. Spoiler z tyłu bardzo duży, są światła na dachu, trzeba informować kierowców, którzy jadą za Safety Carem, żeby się dostosowali do tego, co on im narzuca. Bardzo ciekawe malowanie. Logo FIA na masce. I to koniec już tej strefy, ale nie koniec tego odcinka. Zobaczcie teraz na spokojnie, co jeszcze jest w BMW Welt i widzimy się za chwilę na zewnątrz.
Jak mogliście się przekonać, nie przesadziłem. W BMW Welt było i jest dużo ciekawych modeli BMW M. Napiszcie mi w komentarzu, który z nich podobał Wam się najbardziej, a ja będę się powoli żegnał, ale wcześniej poproszę Was o lajki, o subskrypcję, jeżeli ten materiał Wam się podobał. Jako ciekawostkę zdradzę Wam, że z tyłu za mną jest fabryka BMW, a obok niej ten słynny czterocylindrowiec, czyli siedziba główna BMW, budynek, który został oddany do użytku w 1972 roku, ciągle robi niesamowite wrażenie, ma 101 metrów i teraz właśnie w bonusie pokażemy Wam ujęcia tego budynku i do zobaczenia. Znajdujemy się w miejscowości Savenville w Szwajcarii, bo tutaj jest siedziba zespołu Emil Frey Racing. Wyjątkowe muzeum z unikatową kolekcją klasycznych samochodów. We have a special guest today with us. Hi, Mr. Frey.